chyba to twój pierwszy mecz? Jako kapitan? Tak. Od początku? Kto jest kapitanem? Ja. Ja pierdzielę. Ja nie grałem. Ależ byś chodzi. No tak, a Cemul był kiedyś na sparingu kapitanem. Ty tylko... Ja miałem być dzisiaj, ja dawno temu. Ja dam, ale to sparing, no to wiesz, to nie jest rybka, to samo. Ale będziesz tu wodzić. Kapitan przegrał ten mecz, to was chyba uduszę tutaj wszystkich po kolei. Wystrzelam. Ale co będzie przemowa motywacyjna? Właśnie, chyba, co to się weź? Szykuj tam jakiś... Nie, radził będzie kadr. Radził, no wiesz, no ale no, to radził kadr. Aha. Nie no, ty ryba. Nie no, ty, no jasne, ja. To ty to przyjmujesz. Nie? Nie? Radził. Ryba, to ryba. Kto mi chodzi, to gada. No ja poproszę kartkę i długopis. No i to szybko, i to szybko. Napisać, no? I dawaj kogoś. Ja w pierwszej lidze dałem tutaj z dzioba na tą bramę. Ale przypadek, wiesz? Cześć, do środku. Nie, jakiś pazura tam drapnąłem. Sławka, Sławka zdobył. Podejdź. A ten Anglik strzelił gdzieś, nie? Anglik, no, no, też z pazura. No właśnie, już każdy strzela. No. No. Jak tam ziemniak? Bardzo? Było bardzo dobre widowisko. My nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji w pierwszej połówce i później popełniliśmy pierwszy błąd przy bramce i zostaliśmy za to skarceni na pewno. W tamtym meczu to zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony. Przy stanie 1-0 w półce Niko Varela miał 100% sytuację z 6 metrów i dostał i wyronił fantastycznie. Dzisiaj jest kolejny mecz. Korona na wiosnę jeszcze nie doznała porażki. Myślę, że na pewno dajemy sobie sprawę z tego, jak się prezentuje Korona, ale z drugiej strony myślę, że my również mamy swoją wartość. Uważam, że to powinien być ciekawy mecz. Czujecie się silni i tak dalej, i tak dalej, bo z nimi zawsze wygrywacie. Trochę na pewno jest to w głowie, bo dowiadujemy się raczej właśnie od dziennikarzy i od jakichś tam osób, które śledzą te wyniki, jakieś tam statystyki, ale gdy już przyjeżdżasz na mecz, to już o tym nie myślisz, bo znów jest inny skład, inna pora, inne miejsce w tabeli niż rok temu, także wszystko diametralnie się zmienia. Przed naszym trenerem zawsze są jakieś zmiany i zawsze dużo się dzieje, także nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że tak będą zmiany, ale chyba czy aż tak jak Radziu powiedział, z takim przekąsem, z taką wiarą w te słowa, no chyba nie. No Koron też potrafi grać z sercem, jednym z tych serc jest Bartek Rymaniak. Czy da się zastąpić niezastąpionego, skoro on wystąpił w 26 meczach do tej pory? Ja myślę, że ta Mannschaft schon so weit ist, Rymaniak zu ersetzen, weil wenn wir das nicht könnten, dann hätten wir ein Riesenproblem. Fix pisali, że spadek, nie? Piątek, dwie. Thank you.
Dzięki za doping! Dzięki za doping! Korono, dzięki!